Cześć, mam na imię Zosia i pracuję jako osobista stylistka i personal shopper. Dziś mam odcinek dotyczący męskiej garderoby, a mianowicie przygotowałam 8 ubrań czy akcesoriów, które według mnie powinien posiadać każdy mężczyzna w swojej szafie. Wyselekcjonowałam je na podstawie mojego doświadczenia, a więc pracy z indywidualnymi klientami, którzy mają różny wiek, inne preferencje, inny styl życia, inną osobowość, inny temperament. Natomiast uważam, że są takie części w męskiej garderobie, które właśnie niezależnie od wieku, stylu życia czy preferencji powinien posiadać mężczyzna, po to, by ta szafa była zarówno stylowa, ale to, co zawsze podkreślam, przede wszystkim praktyczna, a więc żeby była gotowa na różne sytuacje w naszym życiu. Także jeśli chcecie je poznać, serdecznie zapraszam. I jako numer jeden uważam białą, klasyczną koszulę z kołnierzem. Panowie, taka koszula sprawdzi się zarówno na takie bardziej formalne, jak i eleganckie sytuacje, kiedy chcecie wyglądać dość uroczyście, założycie ją pod garnitur czy marynarkę, ale również sprawdzi się w takim stylu casual, czyli w takim stylu codziennym. Uważam, że bardzo ładnie ona wygląda w połączeniu właśnie z jeansami. Często dostaję takie pytanie, czy taką białą koszulę wypada założyć na co dzień? Ja uważam, że zdecydowanie tak. Na przykład właśnie do takich jeansów czy spodni chino. Tylko uwaga, żeby właśnie takiej koszuli odjąć takiego charakteru bardziej, powiedziałabym, eleganckiego, warto podwinąć rękawy w tej koszuli i rozpiąć dwa górne guziki. I wtedy ona wygląda właśnie tak bardziej nonszalancko, stylowo, odbieracie jej takiego bardziej formalnego charakteru. Jeśli wybieracie taką koszulę, to zwróćcie uwagę na to, żeby ona była cała biała, żeby nie znajdowała się na niej kieszeń, żeby na plisie, a więc tej listwie, której znajdują się guziki, nie znajdowały się żadne jakieś wzory, aby guziki były również w kolorze takim neutralnym czy kolorze masy perłowej, aby nie było żadnych dodatków na niej kolorystycznych, żeby ona była cała biała, to wtedy właśnie będzie taka klasyczna i będzie spełniać te wymogi właśnie uniwersalne i przygotuje Was na bardzo wiele sytuacji. I jako numer dwa, panowie, uważam ciemne granatowe jeansy. Bardzo często jak przeglądam szafy, to widzę różne rodzaje jeansów, jakieś z przetarciami, z dziurami. One właśnie nie do końca są takie klasyczne i nie są takie łatwe w połączeniu z innymi ubraniami. Natomiast te jeansy, o których ja tutaj wspominam, czyli takie klasyczne ciemne granatowe, obszyte najlepiej granatowymi bądź ewentualnie w takim musztardowym kolorze nićmi, bardzo ładnie zestawiają się właśnie w różnych zestawach, zarówno tych smart casual, czyli z marynarką, z koszulą, jak i również w tych takich mniej formalnych, czyli ze swetrem, z t-shirtem, z taką bardziej nieformalną koszulą. Uważam, że ten klasyczny granatowy jeans bardzo ładnie komponuje się z innymi kolorami. Stąd uważam, że to jest taki tak zwany must have, czyli coś, co powinniście posiadać w swojej szafie. I jako numer 3, panowie, uważam bez żadnych napisów, bez żadnych wzorów, prosty sweter. Bardzo często przeglądam szafy i widzę mnóstwo różnych swetrów we wzory, z paskami, z różnymi guzikami czy zamkami, natomiast rzadko widzę właśnie taki klasyczny sweter, który wydaje się na pozór dość prosty, ale właśnie ratuje w bardzo wielu sytuacjach. I znów sprawdza się na różne okazje, także możecie go połączyć czy z marynarką, czy założyć go na koszulę, czy na przykład właśnie do jeansów, zupełnie nieformalnie, do jakichś sportowych butów. Uważam, że jest to taki element garderoby męskiej, który właśnie sprawdzi się w bardzo wielu sytuacjach. I numer 4 to zestaw skórzanego paska z skórzanymi butami w takim samym kolorze. Dzięki temu będziecie gotowi na tę sytuację, kiedy będziecie musieli założyć garnitur, to ten zestaw dobrze dobrany kolorystycznie już będziecie posiadać, ale również w tych właśnie nieformalnych sytuacjach na pewno zarówno pasek, jak i buty odpowiednio się sprawdzą. I numer 5, panowie, to oczywiście granatowy bądź grafitowy garnitur. Każdy mężczyzna, który już jest po pierwszej studniówce czy maturze, na pewno taki posiada. Zwróćcie uwagę na to, by był właśnie dobrego fasonu, dobrze dopasowany, aby był gotowy na różne okazje, szczególnie mężczyźni między, powiedzmy, 25 a 35 lat. Na pewno w każdej wakacje macie jakieś przynajmniej jedno wesele, na które musicie go założyć, także warto już wcześniej zainteresować się i sprawdzić, czy ten garnitur jest dobrze dopasowany, aby właśnie był gotowy na takie różne uroczystości i okazje.
I numer 6 to nieformalna koszula. Rzadko wspominana właśnie w podstawach garderoby męskiej, ale uważam, że jest bardzo potrzebna. Dlatego, że nawet jak ja chodzę z moimi klientami na zakupy i kupujemy eleganckie koszule, to często właśnie kupuję co najmniej jedną taką nieformalną koszulę, czyli z lnu, albo z, na przykład z grubszej bawełny, albo na przykład jeansową, czy flanelową. Taką, która będzie gotowa na różne sytuacje bardzo nieformalne, czyli na przykład mężczyzna wychodzi sobie na jakieś spotkania ze znajomymi, nie wiem, pograć na przykład w gry planszowe, czy na przykład wyjść chodzi zupełnie na piwo i wtedy koszula elegancka nie do końca się sprawni, bo będzie za elegancka, a znowu jakiś t-shirt też nie zawsze jest stylowy, natomiast koszula będzie takim moim zdaniem właśnie fajnym, pośrednim nim rozwiązaniem. Dlatego koszulę nieformalną uważam, że też każdy mężczyzna powinien posiadać w swojej szafie. I numer 7, panowie, to klasyczne spodnie typu chino, to są takie spodnie z kieszeniami, które świetnie sprawdzą się też na bardzo wiele różnych okazji, także jeśli ich nie macie, to też według mnie każdy mężczyzna powinien takie posiadać, mogą być w kolorze szarym, grafitowym, beżowym, czy granatowym, bordowym, ale też na przykład ciemnym, zielonym, takie aby były dość uniwersalne i gotowe właśnie na różne sytuacje i różne połączenia. I numer 8 to granatowa sportowa marynarka. Panowie, świetnie sprawdzi się z wszelkimi częściami garderoby, o których dotychczas wspomniałam. Właśnie będzie na różne wyjścia, w których będziecie chcieli bardziej elegancko wyglądać. I podkreślam, że granatowa, bo widziałam różne kolory tych marynarek w szafach i myślę, że granatowa jest najbardziej uniwersalna, więc jeśli takie jeszcze nie posiadacie, to według mnie jest to też takie coś, co powinien każdy mężczyzna posiadać w swojej garderobie. I to już wszystkie 8 części garderoby, które według mnie powinien posiadać każdy mężczyzna w swojej szafie. Jeśli Wam się podobało i dalej chcecie się uczyć, rozwijać swój styl, uczyć się jak dokonywać dobrych zakupów, zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz na moją stronę www.zopchia.pl.